studiu Beata Lubecka. A naszym gościem jest arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam z Gniezna. Z Gniezna, tak. Widzimy się na podglądzie. Przed nami wielki tydzień, będzie rzeczywiście absolutnie nietypowy. Zapamiętamy go do końca życia. Wierni mogą praktycznie uczestniczyć w... pójść do kościoła, nie mogą uczestniczyć praktycznie we mszy świętej, bo 5 osób może być tylko obecnych w kościele. Nie będzie Triduum Paschalnego w takim tradycyjnym modelu, jaki był do tej pory. No nie będzie też Drogi Krzyżowej, nie będzie rezurekcji. To jak wierni chrześcijanie mają dobrze przeżyć ten czas? Wszystkie te wydarzenia Wielkiego Tygodnia, one się odbędą, tak jak... Ale nie w tej formie, samego, ale tak jak do tej pory, oczywiście. Wierni nie będą mogli tak gremialnie uczestniczyć po prostu w tych wydarzeniach. Chcę tylko podkreślić właśnie, dlatego wspomnieć, ponieważ już od samego początku papież, Stolica Apostolska powiedziała, że nie możemy przenieść Wielkanocy, że jest to wydarzenie, które jest związane z bardzo konkretną rzeczywistością, z konkretną datą, której przenieść nie możemy. Natomiast, tak jak pani redaktor zauważa, rzeczywiście będzie to inne uczestnictwo, ponieważ te obrzędy, te wszystkie wydarzenia, liturgie Wielkiego Tygodnia będą się odbywały w kościołach, natomiast nie będą przy udziale wiernych. Wierni natomiast, i to jest też ten fenomen, który widzimy od początku koronawirusa, i on się coraz bardziej jeszcze rozszerza, mają taką możliwość uczestnictwa najpierw poprzez wszelkiego rodzaju środki społecznego przekazu, transmisje i w telewizji, w radio, i w internecie. Ja zauważam, że prawie już, przynajmniej w takim mieście jak Gniezno, każda parafia przeprowadza ze swojego kościoła transmisję, czy na Facebooku, czy też na YouTubie. I w ten sposób jakaś część wiernych będzie mogła w ten sposób uczestniczyć. Oczywiście to jest, i tak jak od początku mówię, sposób uczestniczenia taki na ten czas, ale on nie jest sposobem takim, jakim był w przeszłości, dlatego też... No ale na ten czas to jest właściwy model, jak rozumiem, i nic złego się nie stanie, jeśli będziemy to jako wierni obserwować w telewizji. A czy księża mają... Tylko tutaj bym dodał jedną rzecz, bo właśnie, żebyśmy byli precyzyjni, jeżeli chodzi o słowa, nie tyle obserwować, ale jako uczestniczyć, wierni uczestniczyć. Uczestniczyć właśnie. A czy księża mają obowiązek odprawiania wiernych, kiedy widzą, że liczba osób w kościele przekroczy 5 osób? Tak, to znaczy księża mają obowiązek respektowania tego zarządzenia państwowego, które my jako biskupi podaliśmy, i także we wszystkich rozporządzeniach, które zostały wysłane do parafii w różnych diecezjach. Każdy biskup takie rozporządzenie, takie wytyczne do udziału w Wielkim Tygodniu wydał. Jest wyraźnie powiedziane, żeby tej zasady przestrzegać. To znaczy, żeby tutaj nie powodować takich sytuacji. Mówi się wprost nawet o tym, że sprzyjałoby temu takiemu jasnemu też stawianiu tej sprawy, na przykład to, że wierni będą wchodzić przez zakrystię, a więc będzie tylko otwarte jedno wejście do kościoła, gdzie będzie tą sprawę można bardzo, myślę, że w sposób i taktowny, i dobry, i taki z wyczuciem, ale jasno załatwiać. A czy ksiądz arcybiskup będzie zachęcał wiernych do tego, żeby w tym roku nie odwiedzać swoich bliskich, rodziców, dziadków, żeby Wielkanoc jednak spędzić tylko w gronie najbliższych? No takie też są zalecenia władzy po prostu, żeby jednak powstrzymywać epidemię, żeby się nie kontaktować tak bezpośrednio z większą liczbą osób. Ja wiem, że to bardzo trudne jest, zwłaszcza, że chcielibyśmy odwiedzić swoich bliskich, którzy mieszkają daleko, ale no są takie, a nie inne realia. Że w takim razie ksiądz arcybiskup będzie namawiał jednak, żeby pozostać w domu, absolutnie. Namawia nas do tego pan minister Szumowski, mówi w sposób konkretny i jasny. Ja ufam i wierzę i mam takie przekonanie, że mówi zgodnie z wiedzą, którą posiada, której ja nie posiadam. Dlatego też uważam, że to jest głos bardzo racjonalny. Sam się zastanawiam, jak miałem zawsze zwyczaj w święta odwiedzić moją mamę i spędzić też z nią przynajmniej fragment tych świąt. Wczoraj rozmawiając też przez telefon, mówiłem, że wydaje mi się, że te święta będę przeżywał jednak w domu,
żeby jej nie narażać jako starszej osoby na jakąkolwiek trudną sytuację. Nie wiem, nie mam jakiegoś gotowego rozwiązania czy gotowej recepty, ale myślę, że trzeba naprawdę przyjąć nam te zalecenia, które pan minister nam podaje. To jest chyba, tak jak pani redaktor mówi, w ten sposób możemy rzeczywiście ograniczyć to, co jest zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Zgodnie z rozporządzeniem rządowym od 12 kwietnia, czyli od Wielkanocy de facto, aż do odwołania w kościele lub na pogrzebie będzie mogło być obecnych 50 osób. Czy ten zapis był konsultowany z Konferencją Episkopatu Polski? Nie, te zapisy nie były konsultowane z Konferencją Episkopatu Polski, natomiast ja rozumiem, że ten zapis dotyczy rozporządzenia, w które został wpisany ten czas bardziej restrykcyjnych ograniczeń. I jeżeli słyszymy to, co się dzieje dzisiaj, jeżeli dzisiejszej nocy, dzisiejszego dnia słyszeliśmy kolejne wiadomości, że jest już około prawie 4 tysiące, tak, o ile pamiętam, ponad zakażonych, i prawie do 100 osób zbliża się liczba osób śmiertelnie. Ofiar śmiertelnych, które, niestety. Tak, niestety, które zmarły z powodu koronawirusa. Ja oczekuję, że w tym tygodniu na pewno pan minister powie, że przedłuży także ten czas restrykcji i taka sytuacja się nie wydarzy. To, co zostało kiedyś zapisane, no nie będzie aktualne. Wydaje mi się, że sytuacja... No bo w sumie nic się nie zmieni. Za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ta epidemia nie zniknie. Co więcej, Wielka Niedziela i okres po niej wtedy ma przypaść apogeum epidemii, więc takie są przewidywania ekspertów, więc po prostu było to po prostu nielogiczne, nierozsądne. Czy rozumiem, że ksiądz arcybiskup apeluje do władzy, żeby to zmienić generalnie, żeby te restrykcje, które są, pozostały? Ja nawet jestem przekonany, że jeżeli tak, jak pani mówi, że będzie to apogeum, że będą to sytuacje, które nas czekają, że takie ogłoszenie będzie lada moment po prostu, że dalej jesteśmy w ograniczeniu, które dzisiaj przeżywamy. A czy Kościół katolicki jako instytucja przekaże jakiś, przepraszam bardzo, jakiś dar finansowy, jakiś datek finansowy na walkę z koronawirusem? To znaczy Kościół jako instytucja, myślę, że trzeba tutaj zobaczyć wkład Kościoła, który już jest w konkretnych diecezjach, w konkretnych działaniach. Takim ramieniem Kościoła jest Caritas. Zostały już zakupione w niektórych diecezjach respiratory. Myślę tu na przykład o diecezji łódzkiej. Wiem, że są inicjatywy. No ale na te respiratory to chyba jednak przede wszystkim składali się wierni. Ale w podobny sposób, jeżeli tutaj patrzę na naszą diecezję, myśmy też jako diecezja dołożyli się do respiratora dla naszego szpitala tutaj gnieźnieńskiego już w bardzo początkowym okresie tego działania. Ile pieniędzy poszło na ten respirator w Gnieźnie? Ja myślę, nie pamiętam, około 10 tysięcy na sam początek żeśmy wpłacili, ponieważ była tutaj taka akcja, która, my nie mamy szpitala w Gnieźnie zakaźnego, to nie jest ten jeden z tych szpitali wyłączonych, ale chodzi o to, że w taką zbiórkę, która, o ile dobrze pamiętam, została zebrana około już 180 tysięcy, też żeśmy się włączyli. Każdy z nas osobiście mógł także w to się włączyć. Natomiast myślę, że z takim bardziej systemowym działaniem jest to, co widzimy w bardzo konkretny sposób poprzez programy, chociażby ten program Caritas dotyczący osób senioralnych, 100 tysięcy wolontariuszy, ale oprócz tych 100 tysięcy wolontariuszy Caritas, który przeznaczył 1 000 000 złotych już na początku na ten program i także wspomógł go w konkretnych lokalnych kościołach. A poza tym codzienna nasza praca. My mamy chociażby tutaj w Gnieźnie stołówkę dla ludzi bezdomnych. Do tej pory dobrze, doceniamy te wszystkie inicjatywy, jak najbardziej tak. Ale czy Kościoła nie byłoby stać na to, żeby wyasygnować, nie wiem, 1 000 000, 2 000 000? Przecież dochody Kościoła to są miliardy rocznie. Czy się mylę? To znaczy miliardy nie są. Mogę powiedzieć, że takich sum Kościół, jeżeli ale mówię ile wynosi mniej więcej dochód Kościoła katolickiego w Polsce? Nie znam takiego prasa szacunku. Mówiła, że około 10 miliardów, czyli gdzie pieniądze pochodzą z datków, pochodzą z finansowania państwa, no i też z biznesu, pani redaktor, takiego szacunku globalnego. I nie mam takiej wiedzy, jak to się dzieje, jeżeli chodzi... My nie mamy takiego funduszu centralnego,
na które diecezje się składają, poza tym funduszem dotyczącym ochrony i pomocy dla osób pokrzywdzonych. Teraz tym czyli takiej pomocy finansowej, takiej, takiej formie pewnego gestu nie będzie, rozumiem, tak? Tego nie wiem, natomiast wiem, że każda diecezja jest i wspomaga. Są różne inicjatywy, chociażby takie jak zbiórka pośród księży w diecezji katowickiej, którą ksiądz arcybiskup, jedna z wielu, którą ksiądz arcybiskup zachęcił, żeby właśnie na respirator, żebyśmy tę sumę pieniędzy przeznaczyli. Ja myślę, że takich inicjatyw jest bardzo wiele. Poza tym my jako Kościół nie możemy i nie wycofamy się nigdy z tej pomocy, która jest pomocą konkretną, codzienną właśnie dla tych osób, o których mówię, dla osób biednych, starszych, ubogich. Nie zawieszamy takiej działalności. My ją kontynuujemy i widzimy, że ona jest jeszcze bardziej potrzebna dzisiaj. I na to także przeznaczamy konkretne pieniądze. Dobrze, tutaj stawiamy wiele kropek. Ksiądz prymas oczywiście z nami zostaje. Kończymy część radiową, będziemy w internecie, na Facebooku, na radio.pl i porozmawiamy również o Komunii Świętej Spowiedzi, ale także o wyborach. Więc zapraszam, proszę z nami zostać. Ale jeszcze zapytam, księże arcybiskupie, czy to był błąd ze strony niektórych hierarchów kościelnych, którzy jednak na początku mocno upierali się, żeby kościoły nie były zamykane, żeby nie ograniczać liczby wiernych. Na przykład ksiądz arcybiskup Gondecki stał na takim stanowisku. Czy to był błąd ze strony hierarchów kościelnych? Niektórych, nie mówię, że wszystkich, ale tych, którzy upierali się, żeby kościołów nie zamykać. To znaczy kościoły są otwarte, kościołów nie zamykamy i to nie jest... No tak, ale na początku było tak, to ja zacytuję, jeszcze księdza. Natomiast chodzi głównie o udział w liturgii. Chodzi o to, że szukaliśmy różnych rozwiązań. Ksiądz arcybiskup także na samym początku mówił, żeby zmniejszyć liczbę osób w liturgii, czy we mszy świętej konkretnie uczestniczących, należałoby tą liczbę tych mszy świętych zwiększyć. To mówił ksiądz arcybiskup konkretnie, że więcej mszy świętych odprawiać. Ale my także nie mieliśmy innej wiedzy, jak tą, którą uzyskiwaliśmy bardzo konkretnie od władz państwowych. Więc jeżeli te restrykcje i argumentacja i także dlaczego powinniśmy jednak zostać w domu, żeby zmniejszyć te rozmiary epidemii, że one dzisiaj są bezdyskusyjne i myślę, że wszyscy, ksiądz arcybiskup Gondecki jako pierwszy bardzo jasno mówi także o tych zasadach, które są dzisiaj, żeby ich po prostu przestrzegać. No jest taki głos. Janka Ochojska. Ksiądz arcybiskup ceni tę osobę? Cenię panią Ochojską, tak, tak. Janka Ochojska, przepraszam, że to mówię, tak powinna powiedzieć, Janina Ochojska, teraz europosłanka, walczy z chorobą nowotworową. Jak wiemy, napisała na Twitterze tak. Słyszycie, jak milczy Kościół w Polsce? Prymas Polski, episkopat niósł. Czy to milczenie ma oznaczać, że popiera zachowanie obozu władzy wobec obywateli? Gdzie Kościół, który był moją ostoją? Że Kościół to my, to ja. Już nie. Nie podpisuję się pod jego obojętnością, brakiem wsparcia. Myślę, że pewną odpowiedzią na ten głos, nie umiem to tak czasowo ułożyć, nie jestem tutaj pewny, ale wydaje mi się, że później był ten głos przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, jego apel wystosowany bardzo konkretnie na czas koronawirusa 3 kwietnia 2020 roku, który usłyszeliśmy wszyscy, w którym ksiądz arcybiskup apelował do wszystkich ugrupowań, jak powiedział, i komitetów wyborczych o ograniczenie i czasowe zawieszenie wszelkiej rywalizacji politycznej dotyczącej wyborów prezydenckich. Więc w sposób jasny i zdecydowany powiedział, jakie są dzisiaj priorytety, że jest nim priorytet naszego zdrowia i życia. Ale tutaj Janina Jochańska również chyba miała na myśli to, bo zacytuję część dalszą, że chciałabym, żeby w obliczu zagrożeń związanych z pandemią, niepewną sytuacją ekonomiczną i polityczną, kiedy łamane są moje prawa konstytucyjne, Kościół stanął po stronie słabszych, bo rzeczywiście no, nasze prawa obywatelskie, nasze prawa swobody obywatelskie są mocno jednak ograniczone na podstawie rozporządzeń, nie na podstawie ustawy na przykład o klęsce żywiołowej, tylko na podstawie rozporządzeń jedynie. Są wątpliwości, czy tak można to robić? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że sytuacja jest nadzwyczajna. Dlatego też ja przyjmuję jako obywatel tego państwa nie tyle to, że zastanawiam się, czy są moje konstytucyjne prawa łamane, czy nie, tylko rozumiem, że są priorytety, którym się poddaję ze względu na życie i na zdrowie, na ochronę
życia i zdrowia swojego i przede wszystkim innych. I to jest dla mnie najistotniejsze i najważniejsze na dzisiaj. Myślę, że sytuacja jest to, jak ona powinna być politycznie rozstrzygnięta, konstytucyjnie, jest nie w rękach Kościoła, tylko w rękach tych, którzy decydują i którzy, tak jak ksiądz arcybiskup Gądecki, jeszcze raz wspomnę, mówił i przypominał, że powinni także przede wszystkim nie tylko zrezygnować z tego, co jest rywalizacją, ale także razem troszczyć się o dobro wspólne, które dzisiaj w takim wymiarze jest zagrożone. A czy wybory, zdaniem księdza prymasa, powinny odbyć się 10 maja? Wydaje mi się, ja tego nie wiem. Nie chcę rozstrzygać kwestii politycznych, czy one się powinny odbyć, czy nie powinny. Jeżeli stan zagrożenia jest taki, w jaki dziś przeżywamy, jeżeli ciągle widzimy, że są ograniczenia, które pokazują, że jedyną rzeczą jest właśnie izolacja, to zawsze musimy pamiętać, że pierwszorzędnym jest życie i zdrowie człowieka. I dopóki to zagrożenie życia i zdrowia człowieka istnieje, myślę, że to, co powiedział ksiądz arcybiskup Gądecki, jest mi bliskie, a mianowicie, że powinno być zawieszenie tej rywalizacji politycznej i ograniczenie, które dotyczy także wyborów. Czyli no to może ksiądz Prymas powinien zaapelować jednak po prostu do rządzących, że te wybory powinny być przełożone. No bo też trudno sobie... Czy ten apel przewodniczącego nie jest jednoznaczny, nie pokazuje jednoznacznie kierunku, że to, co jest najistotniejsze i najważniejsze, czyli troska o życie i o zdrowie i nasze zaangażowanie wszystkich w tym powinno być pierwszorzędne? Czyli należałoby przełożyć wybory, jak rozumiem, tak? Ja nie znam rozwiązań politycznych, jakie są możliwe, jakie nie są możliwe. No będzie głosowanie korespondencyjne, w tym kierunku to idziesz. To ma być korespondencyjne głosowanie, ale ono też jest ryzykowne. No właśnie dlatego uważam, że jeżeli jest ryzyko dla życia i zdrowia, nie powinniśmy narażać ani siebie, ani innych. Takie jest moje zdanie. A jeśli wybory będą, to ksiądz arcybiskup weźmie w nich udział? Tego nie wiem. Nie będę narażał swojego życia i zdrowia. Czyli raczej nie, tak można powiedzieć. Jeżeli nie będzie, to w takim mierze, że będzie mnie zabezpieczyć mnie, ale także tu nie chodzi o mnie jako osobiście, o moje życie tylko i moje zdrowie, ale także o to, żeby inni się nie narażali. To znaczy, skoro my apelujemy i skoro mówimy, chociażby wracając do tego tematu, o którym pani redaktor wspomniała, że do kościoła może przychodzić tylko 5 osób, przecież to nie chodzi o to, że w katedrze gnieźnieńskiej, w której może być kilkadziesiąt osób, będących w izolacji od siebie kilkunastu metrowej, ale chodzi o to, że nie mamy prawa ludzi wyciągać z domów, wywoływać ich właśnie w ten sposób, kiedy mówi się, że jedyną z racjonalną rzeczą na ograniczenie pandemii jest właśnie bycie w domach. No tylko głosowanie miało być tylko korespondencyjne, to znaczy przychodzi listonosz, tylko że uprawnionych do głosowania jest niewiele ponad 30 milionów Polaków, a listonoszy jest ponad 20 tysięcy i nie wszyscy pracują. Więc logistycznie to jest po prostu taka operacja, że trudno to sobie wyobrazić, zwłaszcza w takich warunkach. Listonosze też będą się narażać. Koronawirus też się utrzymuje na papierze, co prawda no nie jakoś tak bardzo długo, już nie pamiętam, więc nie będę tutaj opowiadać ile, no ale jednak tak, więc... No, można dlatego się może zastanawiać. Może warto pod rozwagę ciągle poddawać tą zasadę bardzo konkretną. Nie narażajmy naszego zdrowia i życia innych. Proszę księdza arcybiskupa, a jak praktykować wiarę w czasach zarazy? Bo no, nie zna życia ten, kto na przykład nie próbował oglądać mszy z małymi dziećmi na kanapie. Na przykład z dwójką czy z trójką takich berbeci. No dzieci jest naprawdę trudno okiełznać, mają energię. Zresztą to widać nawet jak dorośli przychodzą z dziećmi do kościoła. No dzieci też po prostu chodzą, płaczą, no, zastanawiają się, więc co tym bardziej jak siedzą przed telewizorem. Tak, ale myślę, że jest to też wielka szansa dla rodzin i dla rodziców przede wszystkim. Nie tylko na to, żeby dzieci uspokoić i poprosić o ciszę, ale przede wszystkim, żeby tłumaczyć. Tak samo w przypadku kościoła. Myślę, że ja zawsze miałem taką zasadę i mówiłem to wiele razy, że bardzo jestem wdzięczny rodzicom, którzy przeżywają Eucharystię. Mówię jeszcze o kościele, o fizycznej obecności w kościoła, razem z dziećmi, dlatego że jest szansa,
że to dziecko, widząc także, jak to przeżywa mama, tata, kiedy mama mu podpowiada, kiedy z nim rozmawia, kiedy mu wyjaśnia, także w czasie Eucharystii, nie tylko nie będzie roztargnione i rozbiegane, ale jednocześnie zobaczy też i będzie, to jest swoista katecheza, to jest swoiste wprowadzanie i to właśnie przez tych naszych najbliższych, przez rodziców, właśnie w tą tajemnicę Eucharystii. Ja myślę, że dzisiaj, kiedy ta sytuacja jest taka, że uczestniczą rodziny w domach razem, więc od takich najprostszych gestów, że po prostu ubierzemy buty, ubierzemy krawat, ubierzemy dobrą sukienkę, że będziemy przed tym ekranem telewizora czy komputera po prostu odświętni. Będziemy tak, jakbyśmy chcieli, że to dziecko zobaczy, że to nie jest chwila, w której mama przychodzi z łazienki w kapciach i siada i coś ogląda, tylko że jest to właśnie chwila modlitwy. Więc od takich najbardziej prostych elementów myślę, że tutaj można tą katechezę prowadzić. Oczywiście bym się nie przejmował tym aż tak, że dzieci nie usiedzą, będą się wierciły, będą rozmawiały może, ale to jest okazja na to, żeby widząc też wiele rzeczy przecież przyjmujemy poprzez to, co widzimy, poprzez naśladowanie naszych najbliższych, zwłaszcza rodziców. Więc myślę, że taka katecheza jest, byśmy tylko byli uważni, tak jak wspomniałem, to znaczy byśmy sobie wzięli do serca, że to jest jednak inna chwila niż rozmowa na przykład z sąsiadką przez Skype'a, która no, ma formę przede wszystkim takiej dowolnej rozmowy. A co z przyjmowaniem komunii? Bo wierni powinni do niej przystąpić przynajmniej raz w roku, właśnie w okresie wielkanocnym, a w tym roku nie mamy takiej możliwości. Po pierwsze mówimy, że i to jest też taka informacja i katecheza, że okres Wielkanocy to nie jest Wielkanoc sama, tylko okres wielkanocny trwa, tak jak w tym roku, przynajmniej do połowy czerwca. Do zesłania? Do niedzieli Trójcy Przenajświętszej dokładnie nawet. To nie tylko do zesłania Ducha Świętego, ale jeszcze tydzień ten, który jest następny. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa dotyczy przede wszystkim tego, że mówimy i przypominaliśmy wiele razy, że w takiej sytuacji dzisiaj jest możliwość komunii duchowej. Komunii duchowej, która wiąże się z aktem wiary, która wiąże się z aktem miłości do Chrystusa, która wiąże się z tym aktem zjednoczenia, który człowiek wypowiada. I to jest też taka możliwość. Ale wierzymy, że ten czas epidemii, przynajmniej tak wydłużony także, ten czas nie epidemii, tylko czas wielkanocny, rząd w jakiejś mierze pewnej części wiernych na pewno pozwoli na przystąpienie do Komunii Świętej. Natomiast ważniejszą rzeczą jest, myślę, ponad wszystko, żebyśmy o tym też pamiętali, że Pan Bóg nie wymaga od nas takich działań, czy takich gestów, czy takiego zachowywania prawa, które szkodziłoby naszemu zdrowiu i życiu. To jest podstawowa rzecz. Jeżeli będziemy żyli, to będziemy uwielbiać Boga w naszym ciele. Jeżeli natomiast umrzemy, jeżeli się narazimy, jeżeli będziemy w tym względzie nieroztropni, to ja wczoraj nawet powiedziałem w tym względzie, jeżeli ktoś to robi świadomie, no musi się zastanowić, czy nie przekracza piątego przykazania. Nie, oczywiście, jeżeli to robi z jakąś premedytacją, czy też po prostu szarżuje. A czy księża docierają też do pacjentów? Czy też, no już mówiąc tak, to jest bardzo smutne i tragiczne, do umierających? Jeżeli chodzi o normalną posługę w szpitalach, o ile wiem, bo tak sprawdzałem na terenie mojej diecezji, ona w wszystkich szpitalach jest. To znaczy księża mają taką możliwość docierania, zachowując oczywiście wszelkiego rodzaju restrykcje i obostrzenia, które się wiążą z tym w takim działaniu. Jeżeli chodzi o szpitale dotyczące, gdzie jest kwarantanna i gdzie jest sytuacja także tego bezpośredniego zagrożenia życia, tutaj bardzo często trzeba się dostosować do tych rygorów, które są wewnątrz. Nie wiem, jak to się konkretnie w Polsce dzieje w takiej mierze. My nie mamy jeszcze tak wielkiej liczby osób, które zmarły, które umierają z powodu koronawirusa. Natomiast takie zalecenie, jakie było we Włoszech, gdzie słyszałem, gdzie księża nie mieli dostępu absolutnie do tych osób, no nie tylko księża, no rodzina także, najbliżsi, nie? Osoby te umierają w samotności. Była prośba Ojca Świętego Franciszka, który mówił, żeby z placu poprzez głośnik wstawiony do wnętrza takiego budynku
wtedy modlić się i udzielać właśnie tego rozgrzeszenia na godzinę śmierci wszystkim. Nie? Bardzo tak praktycznie, żeby jednak przy tych osobach umierających być blisko. Myślę, że tu zasadą taką podstawową, ponieważ nie znam, jak to w skali Polski dzisiaj wygląda, ale zasadą podstawową, którą przypominamy wszystkim księżom, jest stosowanie się do zaleceń, które są w danym szpitalu, które są przyjmowane w bardzo konkretnych sytuacjach, nie tylko wobec księdza i wobec jego posługi, ale także wobec wszystkich, którzy się opiekują chorymi, cierpiącymi czy umierającymi w tym względzie. Tak? A jak oceni wypowiedź jednego z księży w telewizji Trwam, który przekonywał widzów, że niemożliwe jest zakażenie się koronawirusem podczas mszy świętej czy przyjmowania komunii do ust, bo według tego duchownego, zresztą wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kapłan ma, cytuję, konsekrowane ręce i zarówno w sensie dosłownym, jak i nadprzyrodzonym jego ręce są czyste. No to jak odebrać taką wypowiedź? Po pierwsze, ta wypowiedź została już w sposób jasny i zdecydowany napiętnowana przez księdza biskupa tego kapłana, a więc księdza arcybiskupa Budzika, który po pierwsze wezwał go do tego, żeby tą odpowiedź sprostował. No dobrze, ale jakie jest zdanie księdza arcybiskupa, sposób, księdza prymasa? Który, gdy słyszę taką wypowiedź, moje zdanie jest takie samo, jakie jest zdanie księdza arcybiskupa Budzika, który mówi, że to jest wypowiedź szkodząca ludziom. Czyli taki niedopuszczalna po prostu. Niedopuszczalna wprost. Dlatego tutaj, dlatego takie zdecydowane działanie zaraz księdza arcybiskupa i to dekretem biskupim, który domagał się od tego księdza po pierwsze nie tylko zaprzestania takiego działania i takiego opowiadania, ale odwołania też tego, sprostowania, żeby nie pozostało. Co więcej, ale myślę, mówi że, to wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Że bardziej jeszcze pozytywnym działaniem jest bardzo ważny tekst, który oczywiście dzisiaj pośrodku tych wszystkich sytuacji jest pewnie trudny do zauważenia, ale sam ksiądz arcybiskup Budzik, który przewodniczył Komisji Doktryny Wiary w naszej konferencji biskupatu, wydał bardzo ważną notę, która właśnie pokazuje na te elementy, żebyśmy nie wchodzili elementami magii, elementami jakiegoś właśnie, jakimiś elementami bez wiedzy, bez jakiegoś zrozumienia także tego, co jest, w taką sferę, która jest sferą przede wszystkim zagrażającą życiu ludzkiemu, życiu i zdrowiu ludzkiemu. I myślę, że tutaj ważną rzeczą jest, byśmy sobie o tej zasadzie przypominali. Przecież Pan Bóg dał nam rozum, dał nam wolną wolę i dał nam to rozeznanie i musimy się kierować tym, co jest wiedzą, a nie tym, co jest naszym przypuszczeniem. Jesteśmy też odcięci od spowiedzi. No, ksiądz arcybiskup mówił, że są zachowywane pewne rygory, tak można powiedzieć, ale jednak no, zawsze rodzi to pewne niebezpieczeństwo. Czy polscy biskupi zdecydują się na, jak to się nazywa w kościele, na absolucje generalne, czyli na udzielenie odpustu zupełnego? Tu przepraszam, muszę trochę wyjaśnić, bo czym innym jest absolucja generalna. Absolucja generalna jest udzieleniem zbiorowego rozgrzeszenia wiernym, ale musi być fizyczna obecność tych wiernych. Można by powiedzieć trochę, żeby to dobrze wyjaśnić, że taką absolucję generalną można uczynić właśnie w takim wypadku, który już tu wspomniałem, kiedy osoby są zamknięte w szpitalu, umierają i kiedy wstawia się wówczas głośnik do tego szpitala i udziela się tym osobom ze względu na stan zagrożenia życia absolucji generalnej. Czyli są one w jednym miejscu zgromadzone i taką rzecz się udziela. Co innego natomiast jest i tutaj w swoim ostatnim orędziu wprowadzającym nas w Wielki Tydzień, w sobotę wygłoszonym, ksiądz arcybiskup Gądecki wprost wrócił do tej sprawy, mówił, jak ma wyglądać wielkopostna spowiedź. No to jak ma wyglądać? Powiada w ten sposób, że poza okolicznościami, gdzie możliwa jest taka indywidualna spowiedź, także to, o czym pani mówiłem, że kiedy pojedyncza osoba o nią prosi, przychodzi do kościoła, poza nabożeństwami oczywiście, dlatego te kościoły są otwarte w ciągu całego dnia, dlatego księża są do dyspozycji. Dlatego ale chodzi możemy o to, żeby tego zrezygnować, rozumiem. Ale tak, poza takimi okolicznościami wytyczne biskupów mówią, opierając się na katechizmie Kościoła, o możliwości uzyskania odpuszczenia grzechów ciężkich w sytuacji niemożności przystąpienia do takiego pojedynczego spowiedzi. Tutaj trzeba po rachunku sumienia,
w domu, mówię bez kontaktu z kapłanem, po rachunku sumienia, wzbudzeniu sobie żalu doskonałego, czyli żalu z miłości do Pana Boga za grzechy, postanowienia sakramentalnego wyspowiadania się z tych grzechów, jeżeli ustanie ta przyczyna, czyli tutaj epidemia, że w ten sposób, jak powiada papież Franciszek, ksiądz arcybiskup też to zacytował, krótkie stwierdzenie, wrócisz do łaski Bożej. A więc jest to ten akt żalu doskonałego, który przywraca nam Bożą łaskę i który w ten sposób możemy uczynić. Zostało to jeszcze raz dla całego Kościoła, dla całej naszej ojczyzny, ponieważ orędzie było transmitowane przez wiele stacji, że zostało to w ten sposób, no, że tak powiem, nawet wprost katechizmowo wytłumaczone. Nadzwyczajny czas, można powiedzieć, absolutnie nadzwyczajny. Czy można powiedzieć, że to, co się dzieje, to zwróci ludzi w kierunku tego, co jest nieprzymijające? Czy to jakoś, nie wiem, zwiększy dystans do tego, nie wiem, do hedonizmu, czy też przystopuje taki bardzo agresywny, natarczywy konsumpcjonizm? Ja myślę, że już dzisiaj nad tym przynajmniej się zastanawiamy, ponieważ wprowadzane ograniczenia, ponieważ sytuacje, które przeżywamy, takie bardzo trudne, one stawiają nam wszystkim pytania, niezależnie od tego, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi. Stawiają nam pytania. Papież Franciszek wtedy, w ten piątek, przejmujący piątek, na tym pustym placu świętego Piotra, tak, samotny, w Watykanie, tak, w deszczu, nie? Kiedy wówczas powiedział bardzo mocno, że wydawało nam się, że wszystko możemy, że w chorym świecie my zawsze pozostaniemy zdrowi, jak powiadał, nie? Użył takiego wręcz sformułowania. Powiedział, że wszystko sobie już dobrze zapakowaliśmy, wszystkiego byliśmy pewni i od razu te pewniki nam zostają usunięte spod nóg i musimy się nad tą sytuacją zastanowić. Myślę, że to głęboko dotyka człowieka, każdego człowieka. Stawia mu bardzo jasne, fundamentalne pytania także o to, co jest w jego życiu najważniejsze, co jest najistotniejsze. Czy rzeczywiście to, co do tej pory było na pierwszym miejscu, nie? To jest zawsze pytanie bardzo, bardzo trudne, nie? W traktacie moralnym Czesław Miłosz, w traktacie tym ostatnim, napisał takie zdanie, że pierwsze powinno być pierwsze. Nie? No więc tutaj trzeba się nad tym też dobrze zastanowić i myślę, że ta sytuacja do takiego zastanawiania każdego z nas przymusza. No też nie będzie w tym roku święconki. Ale będzie święconka, no, ale tylko nie inaczej. Będę, ale nie pójdziemy do kościoła, nie ustawimy tych wszystkich pokarmów. Tam zawsze był oczywiście ścisk, każdy się po prostu przepycha, żeby jak najszybciej wziąć swój koszyczek. No w ogóle każdy też oczywiście chciał, żeby ten koszyczek był najpiękniejszy z możliwych, z najpiękniejszych. Więc no, to siłą rzeczy było wiadomo, że to będzie wykluczone w tym roku. No więc nie będzie święconki, nie przełamiemy się jajkiem z bliskimi. No właśnie, musimy to zrobić. Zróbmy jak najpiękniejszą święconkę. Zróbmy jak najpiękniejszy koszyk. Postawmy go w domu na naszym rodzinnym stole przed śniadaniem. Jak najpiękniejszy. Zaangażujmy się w sobotę wielkanocną, tak jak przygotowywaliśmy święconkę do kościoła, żeby ją wynieść. O co chodziło, żeby się ludziom pokazać, żeby ludzie zobaczyli? Czy chodziło nam o poświęcenie? Oj, często to też jest właśnie, żeby się pokazać. O błogosławieństwo. Więc wróćmy do tego. Wróćmy teraz do tego. Jest to jedyna okazja. Mamy w domach taką możliwość. Mamy w domach. Przecież jajkiem nie przełamujemy się w kościele. Przełamujemy się jajkiem przy rodzinnym stole. I to wszystko pozostaje. Wręcz chcemy, żeby jeszcze to w sposób bardziej uroczysty było w tym roku, ponieważ inne rzeczy odpadają, innych rzeczy nie możemy. Właśnie nie możemy się pokazać, wyjść na zewnątrz, ale przecież to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co jest w głębi, w sercu, wobec także tych najbliższych, z którymi jesteśmy. Dlatego zachęcam, żeby nie zniknęły te piękne koszyki. Zróbmy jak najpiękniejszy koszyk na nas w stół wielkanocny. Tam go ustawmy. Zróbmy w sobotę malowanie pisanek. Jak najpiękniejszych, jak najwspanialszych. Można też będzie na pewno zrobić zdjęcie, tak jak to było teraz w Niedzielę Palmową. Akcja, którą widzieliśmy na internecie. No twórczość niesamowita. Ja takiej wielości palm nie widziałem w życiu nigdy w
kiedy była Niedziela Palmowa. Było to dużo skromniej, święciło się jakieś malutkie gałązki. Natomiast to, co wczoraj zobaczyłem, tę twórczość na internecie właśnie, którą się dzielono, jaką myśmy palmę zrobili w domu, no była rzeczywistością niesamowitą. Polak potrafi. Podzielmy się też tym najpiękniejszym koszykiem na Wielkanoc. Zróbmy zdjęcie tego, co postawiliśmy na stole. Może to będzie najpiękniejszy stół wielkanocny, który nas wszystkich zjednoczy. To na koniec poproszę księdza prymasa o życzenia dla nas. Dla nas Polek, Polaków, dla słuchaczy Radia Z życzeń wielkanocnych. Bo już do Wielkanocy się nie spotkamy prawdopodobnie. Tak, jest to na pewno dla nas ten czas, w który wchodzimy teraz i ten tydzień wielki, który przeżywamy, który zakończy się Wielkanocą. Pan Jezus zmartwychwstaje. Skoro On zmartwychwstał i żyje, odwali każdy kamień, by świat i każdy z nas prawdziwie i głęboko odetchnął. To są słowa prymasa Wyszyńskiego. Czekaliśmy, czekamy wciąż przecież na Jego beatyfikację. Więc tymi słowami pragnę wszystkim życzyć błogosławionych, pełnych Bożego Ducha świąt wielkanocnych, właśnie takich, aby ten zmartwychwstały Jezus, który żyje, odwalił każdy kamień, i ten osobisty, i ten trudny społeczny, i wiele innych, i ten także, który nas dziś tak mocno przyciska i przygniata, żeby rzeczywiście świat i człowiek mógł prawdziwie odetchnąć. Bardzo dziękuję za to spotkanie, księże arcybiskupie. Też życzę dobrych świąt, no i zdrowia przede wszystkim. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Kłaniam się. Do zobaczenia. Szczęść Boże.